Witam, z tej strony Remigiusz, czyli firma Auto27 i kolejna prezentacja włączonego już do mojej oferty samochodu. Po rozwinięciu opisu znajdziesz link do Automoto, tam poznasz cenę oraz rozdziały, dzięki którym będziesz mógł przeskakiwać do interesujących Cię informacji o tym konkretnym egzemplarzu. Na tym polegają moje prezentacje, żebyście w doskonałych szczegółach mogli poznać oferowany samochód, żebyście wiedzieli o nim jak najwięcej, żeby nie było rozczarowania, znaków zapytania i żebyście nawet 500 km jechali po to dokładnie, co widzicie. Nieraz to jest godzinny film, który ukazuje w doskonałych szczegółach każdy konkretny egzemplarz. Ale robię to po to, bo często mówiliście mi, że jeździcie nieraz 500, 600, 300, 400 km, nieważne, po jakiś samochód z oferty Automoto, który był pięknie przedstawiony, piękne retuszowane zdjęcia, soczysty opis, a na miejscu okazuje się, że taki samochód nie ma nic wspólnego z tym, co było w ofercie, więc niepotrzebne rozczarowanie. No i jeszcze kłótnie ze sprzedającym. Wiecie, ile to nerwów kosztuje. Ja chcę to zmieniać, pokazywać Wam transparentność, pokazywać Wam, że można inaczej, że wspólne interesy, zaufanie, że to wszystko musi się zazębiać po to, żeby każda strona była zadowolona. Dzisiaj nietypowa sytuacja, bo widzicie samochód zarejestrowany w Polsce, tak jak mówiłem, z polskiego salonu. Wziąłem ten samochód, szanowni Państwo, w rozliczeniu za inne nowsze auto od swojego klienta. Nieczęsto u mnie taka sytuacja, często to znaczy przyjeżdżają do mnie ludzie ze swoimi autami, chcąc je wymienić na mój samochód, ale bardzo rzadko się na to godzę. Przyjeżdżają i odjeżdżają po prostu, bo często te samochody no, nie spełniają moich wymagań. A jak wiecie z moich prezentacji, ja naprawdę szukam samochodów, pod którymi mogę się po prostu później podpisać i z czystym sercem, sumieniem Wam je zaoferować, no i oczywiście przekazać do dalszego użytku. Ten samochód spełniał moje oczekiwania, ale tutaj jeszcze z tego miejsca chcę przeprosić wszystkich tych, którzy po prostu zostali odesłani przeze mnie z kwitkiem, przyjeżdżając ze swoimi samochodami, no ale często oni naprawdę nie wiedzą tak naprawdę, co posiadają. Kiedy już przyjrzę się takiemu autu, to takiemu klientowi nieraz uginają się nogi, jeżeli mu po prostu pokazuję to i tamto, jaki on samochód użytkuje. Ale o tym nie będziemy dzisiaj rozmawiać, bo mamy tutaj na tapecie dzisiaj Golfa 7. generacji. Właściciel tego samochodu okazał się ogromnym pedantem. Przede wszystkim, co jest ważne, samochód jest w pełni bezwypadkowy, oryginalny, serwisowany na bieżąco. Jest to samochód po prostu, który każdym swoim elementem, każdym swoim detalem pokazuje, jak ważna jest dbałość właściciela o samochód. I nawet w Polsce od nowości można trafić na egzemplarz, który ma już swoje lata, ponieważ no wiadomo, jest to samochód z końca 2013 roku, ale dzisiaj mamy 2023, więc jest to samochód 10-letni, ale można zatrzymać czas w każdym używanym samochodzie. To wszystko zależy od tego, jakie ręce ten samochód użytkowały, czy był ten samochód garażowany, czy był pielęgnowany, czy był poszanowany. To jest niezwykle ważne i to wtedy na końcu tego dziesięciolecia pokazuje, czy taki samochód jeszcze ma w sobie tą ogromną moc. Moc przyciągania, moc tego, że jest po prostu samochodem, który przykuwa uwagę i robi wrażenie już przy pierwszym kontakcie. Postanowiłem ten samochód oczywiście wziąć w rozliczeniu. Nie jest tak, że ten samochód nie wymagał żadnych wkładów finansowych. Właściciel może nawet do końca nie wiedział o tym, że samochód wymagał wymiany kompletnego sprzęgła z kołem dwumasowym. Jest to oczywiście wszystko przeze mnie wykonane, zrobione. Dokonałem całego przeglądu tego auta. Wymieniłem filtry, olej. Samochód jest po prostu przejrzany. Wszystko jest udokumentowane z fakturą. Oczywiście też Wam podczas pokazywania dokumentów wszystko udowodnię. Jest to już w tej chwili samochód kompletny, przygotowany do eksploatacji bez żadnych wkładów finansowych. Auto z doskonałymi parametrami, jeżeli chodzi także o części eksploatacyjne. Auto, które posiada dwa komplety kół, alufelg. W tej chwili widzimy alufelgi zimowe, letnie też Wam wszystko w tej prezentacji zobaczycie, więc żeby nie przedłużać, opowiem teraz chwilkę o tym samochodzie, co to jest za konkretny egzemplarz. Oczywiście Golf 7. generacji, Golf z silnikiem 2 litry TDI o mocy 150 koni mechanicznych, 340 Nm momentu obrotowego, więc ten najlepszy możliwy silnik TDI do Golfa 7.
Mamy tutaj oczywiście wersję Highline, szanowni Państwo. Z polskiego salonu nieczęsto zdarzały się wersje Highline, ponieważ no one kosztowały o 40-50% nawet procent więcej niż wersje bazowe, no ale tutaj właściciel zdecydował się na, że tak powiem, samochód na pełnej opcji wtedy w polskim salonie. Więc mamy tutaj oczywiście 16-calowe alufelgi, mamy także, co jest bardzo ważne, oświetlenie ksenonowe, światła LED-owe dzienne, spryskiwacze wysokociśnieniowe, ale także i wnętrze tego samochodu ukazuje nam tą podwyższoną wersję Highline, ponieważ mamy półskórzaną tapicerkę, fotele Ergo Active z ustawieniami kierowcy, także i podłudzia z masażem, szanowni Państwo. Mamy tutaj także system PDC, parkowania 360 stopni, czujniki z przodu, z tyłu. Oczywiście pełne nagłośnienie, no i wszystko, co jest ważne, tak jak na przykład tempomat, czy system ochrony bezpieczeństwa pre-crash. Czyli w tym samochodzie naprawdę się odnajdziemy, w nocy także oświetlenie ambiente. Takie systemy, takie narzędzia pokładowe po prostu windują też walory użytkowe takiego konkretnego samochodu, no i sprawiają, że po prostu codzienna eksploatacja takiego auta jest o wiele przyjemniejsza. W wersji Highline oczywiście dodatkowe chromy w zderzakach, w grillu, więc naprawdę samochód prezentuje się bardzo dobrze. Ważnym aspektem i atutem tego egzemplarza, oprócz tego, że jest kompletnie samochodem bezwypadkowym, bezkolizyjnym, jest to, że lakier jest lśniący, nie jest nigdzie zmatowiały, nie ma żadnych uwag, żadnych wad, też jest pozbawiony jakichś większych wad eksploatacyjnych w postaci rys czy obić parkingowych. Bardzo zadbane auto. Kolor też świecący się, lśniący, ale co ważne, tu musimy powiedzieć, że nie jest to przede wszystkim kolor czerwony. Nieraz zdjęcia czy film nie oddają do końca koloru, tym bardziej, że dzisiaj mamy taką szarugę, więc muszę powiedzieć Wam, że jest to piękny lakier, bo mamy tutaj lakier ksyzaliczny Sunset Red, czyli ten, który też wymagał dopłaty. Jest to oczywiście lakier metalizowany, potrójnie warstwowy, więc kiedy będzie świeciło słońce, to razem z tymi przyciemianymi szybami z tyłu mocniej, z przodu słabiej, bo szyby są oczywiście solarne w wersji Highline, naprawdę prezentuje się świetnie. No i przejdźmy teraz do poszczególnych elementów nadwozia. Zobaczmy sobie z bliska, jak ten samochód się prezentuje i przede wszystkim, co on sobą reprezentuje. Powiem jeszcze tylko, że przebieg ponad 258 tysięcy kilometrów, no ale oczywiście w pełni oryginalny, fabryczny, więc wszyscy, którzy znają się na silnikach diesla, szczególnie na silniku 2 litry TDI, wiedzą o tym, że jest to przebieg po prostu, który no jeszcze nie wyrządził żadnej kompletnie szkody dla tego samochodu, a kiedy mówimy o poprawnej eksploatacji i o odpowiedniej pielęgnacji, no to tym bardziej mamy auto, które w zasadzie nie nosi żadnych zniszczeń czy zużyć technicznych. Jak wiadomo, jedynie sprzęgło ulega szybszemu wyczerpaniu, więc no, po prostu zostało wymienione. No i tutaj też przed Wami jeszcze długo będziecie eksploatować bez żadnych wkładów finansowych. Był także wcześniej wymieniony rozrząd. No, samochód po prostu kompletny. Więc zacznijmy od tego zderzaka przedniego. Tutaj oczywiście zobaczymy halogeny. Samochód wyposażony jest także w statyczne doświetlanie zakrętów, wysokociśnieniowe spryskiwacze reflektorów. Jeżeli chodzi o zderzak przedni, no to widzimy, że on nie zawiera tutaj zbyt wielu odprysków, naturalne ślady eksploatacji, nie był nigdy ten samochód lakierowany, więc szanowni Państwo, no i tak prezentuje się bardzo, bardzo dobrze. Tych odprysków minimalnych tutaj w zasadzie nawet nie widać, nie ma tutaj tak zwanej kaszki na zderzaku, wszystkie tutaj elementy chromowane też są w porządku, plastiki także. Reflektory bardzo dobrze świecą, nie są zaparowane, mamy LED-owe światła dzienne, doświetlanie zakrętów także i w tych reflektorach. Te światła są także automatyczne. One zmieniają się automatycznie z długich na krótkie, więc to także jest ogromną zaletą. Nie są nigdzie zniszczone te reflektory. Jeżeli chodzi o maskę przednią, ona zawiera naprawdę niewielką ilość zaprawionych odprysków. Nic takiego szpecącego, szanowni Państwo, ale przede wszystkim nie ma żadnych wgniot, przefalowań. Nic tu widzicie nie jest zniszczone na tej masce. Samochód też nie był polerowany, nie był picowany, więc prezentuje też odpowiednią grubość lakieru, około 100 do 130 mikronów na całym samochodzie, więc tak powinno być przy samochodzie niespolerowanym. Bo handlarze często polerują drastycznie samochody, wtedy warstwa ma nawet i 60-70 mikronów, no ale wtedy już taki lakier nie wytrzyma tego, ile powinien.
Jeżeli chodzi o szybę czołową, ona jest także fabryczna, co jest bardzo dużym atutem. Tu taki bardzo minimalny odprysk, ale on był zrobiony w profesjonalnej firmie, czyli jest tutaj zalany specjalny klej, nie będzie ta szyba nigdy pękała w tym miejscu dalej. A to jest ważne, że właściciel zachował oryginalną szybę, no bo to także jest ogromnym atutem dla każdego używanego samochodu. Nie jest ona także porysowana od skrobaczki, więc widoczność też bardzo dobra. W używanym samochodzie zwracamy uwagę na wszystkie łączenia, elementy tutaj czy zderzak, w ślizgach odpowiednio leży, na wszystkie szczeliny, na to należy zwracać uwagę. Kiedy samochód jest fabryczny, oryginalny, to nie możemy tutaj żadnych odstępstw czy różnic zobaczyć. Zbliżam teraz tą kamerę na odległość 10 cm od każdego elementu, żebyśmy sobie z bliska mogli ocenić stan tego samochodu w każdym elemencie. No i widzicie tutaj, że wszystko jest ok, nie ma żadnych na razie uchybień, jeżeli jakiekolwiek będą, no to też Wam o nich opowiem, czy zbliżę. A kamera naprawdę potrafi zdziałać cuda, bo pokazuje więcej wad niż oko człowieka tak naprawdę. Często mi o tym mówicie, że przyjeżdżacie na miejsce i mówicie, panie Remigiuszu, ta ryska to była widoczna na tym filmie, jak nie wiem, a tutaj na miejscu to jej praktycznie nie widać. No i tak często też bywa. Zobaczcie, przechodzę przez kolejne elementy, jesteśmy już na drzwiach tylnych. No i tutaj nic złego Wam powiedzieć nie mogę. Nawet nie są poobijane na rantach te drzwi, zarówno z przodu, jak i z tyłu. Zobaczcie, wszystko jest w porządku. Progi nie są nigdzie wgniecione. Przechodzimy do błotnika tylnego. Tutaj także bez uwag, szanowni moi. Nie ma oczywiście nalotów korozji ten Golf, żadnych kompletnie. Zobaczcie profil teraz samochodu, postaram się tak zrobić kamerą, żeby było go widać. Widzicie, profil jest ładny, nie jest nigdzie samochód poobijany. Przechodzimy więc do tyłu. Światła tylne też bardzo dobrze świecą, są przejrzyste, nie są też zaparowane, bez wad. Często też widzimy samochody, w których woda pływa w tych tylnych światłach, pająki biegają. A przecież to wtedy już taki reflektor wymaga wymiany. A tutaj jest wszystko ok. Zobaczymy sobie także klapę z tyłu. Oczywiście fabryczne, oryginalne emblematy Golf 2.0 TDI Blue Motion Technology. To wszyscy wiedzą, że samochód jest wyposażony w system start-stop i odzyskiwanie energii przy hamowaniu. Po prostu zastosowany jest specjalny alternator, który też pozwala nam nieco oszczędzić paliwa. Zobaczmy sobie zderzak z tyłu. Dwie rury wydechowe, tak jak to 2 litry TDI. Na nich też, na tych rurach nie ma korozji i też nie są one czarne. Widzimy tutaj poprawne działanie też motoru po rurach wydechowych, jak one wyglądają. Zderzak tylny, szanowni Państwo, tutaj muszę Wam pokazać, ma takie malutkie spękanie tutaj w tym miejscu. Można sobie nakleić taką listwę zabezpieczającą na Allegro, one kosztują chyba około 80 zł, ale nie czyniłem tego, chcę Wam pokazać w oryginale ten samochód. To jest nieznaczna wada, którą można łatwo sobie wyeliminować, ale też jest ten zderzak fabryczny, lakierowany nie był. Oczywiście czujniki cofania. Zobaczmy teraz stronę kierowcy. I nagadam się, szanowni moi, naprawdę dużo, o tutaj troszkę przybrudzenia, więc jakieś tam przybrudzenia znajdziemy, a te łączenia tutaj także, zobaczcie, z jednej strony, zobaczcie, z drugiej strony, wszystko to jest perfekt. Także błotnik z tyłu też, bez uwag. Tu taka minimalna wgnioteczka, szanowni Państwo, nie wiem, czy ją dostrzeżecie, widać ją może i można powiedzieć, że to... A, tutaj jest taka malutka, delikatna, zaprawiona ryska. Przechodzimy dalej. Tutaj także delikatna wgniotka zaprawiona na drzwiach z tyłu. To jest właśnie to, o czym mówię, czego nie zobaczycie na zdjęciach u sprzedawców. Często dopiero musicie dostrzec te rzeczy na miejscu, ale czasami one Wam nie będą pasowały i nie będziecie chcieli takiego samochodu. Więc po co jechać 500 km i się przekonać, czy Wam pasuje? Lepiej zobaczyć taką prezentację w wygodnym fotelu u siebie w domu i zdecydować, czy ewentualne tutaj rzeczy Wam pasują. Tutaj jest brudne, szanowni Państwo, tu nie zwracajcie na to uwagi, że może będzie widać jakieś elementy, ale to tylko jest brudne. No i przechodzimy do błotnika z przodu. On także nie jest tutaj poodpryskiwany. Zobaczcie, jakie piękne tutaj fabryczne łączenie maski z błotnikiem. Czy tutaj jak zderzak idealnie leży. Czy nawet tutaj ta szczelinka i po drugiej stronie.
numer nadwozia. No i zobaczymy sobie dach. Teraz przejdę, tak postaram się, żebyście widzieli, że nie ma żadnej wgnioty na dachu, też nie ma żadnej rysy. Także z całym przekonaniem mogę powiedzieć, że jest to samochód bardzo dobrze zadbany, utrzymany, nie noszący żadnych ponadnormatywnych śladów po stronie zewnętrznej. Piękny, świecący lakier Sunset Red, który charakterystyczny jest, który na pewno przykuwa uwagę, jeżeli ten Golf jedzie, porusza się na drodze. Światła ksenonowe, także letnie alufelgi Wam pokażę za chwilkę. Bardzo piękne, oczywiście fabryczne, oryginalne. Te także volkswagenowskie alufelgi, więc wszystko jest w oryginale tutaj zachowane. Strona zewnętrzna na pewno zaspokoi oczekiwania tych, którzy szukają porządnego Golfa siódmej generacji, bez wypadkowego, bezkolizyjnego samochodu, pięknego w całej okazałości. Mam nadzieję, że możecie mi przyznać rację. Ja tutaj nie cukierkuję, nie staram się Wam opowiadać bajek, tylko pokazywać Wam w rzeczy samej piękny samochód, jakim jest ten Golf. Przechodzimy do ogumienia, alufelg i hamulców. No tak jak mówiłem, w tej chwili tutaj widzimy ogumienie zimowe, alufelgi 16-calowe, 205-55-16, standardowy rozmiar dla Golfa 7 generacji. Jeżeli chodzi o opony, mamy tutaj opony marki Toyo. Bardzo dobra marka, wszyscy wiedzą o tym. Jeżeli chodzi o grubość bieżnika, będzie tutaj około 60-70% bieżnika, czyli jeszcze na spokojnie kilka sezonów te opony wystarczą. Co ważne, one są bardzo ciche, trzymają się drogi. Tarcze hamulców minimalnie wyczuwalny rant, ten samochód został przejrzany dokładnie przez mechanika mojego, także nie wymagały te tarcze kompletnie wymiany. Klocki hamulcowe, mechanik stwierdził, że mają też około 70%, więc tego nie dotykałem. Jeżeli chodzi o tylną część, także opony Toyo, alufelgi również 16-calowe, 205-55-16, tutaj natomiast opony mają około 80-90% bieżnika. Tarcze hamulcowe praktycznie w ogóle nie ma tutaj wyczuwalnego rantu, delikatnie zaśniedziałe, bo w tej chwili od grudnia samochód stał u mnie na podwórku, czekając na swoją kolej do, że tak powiem, wystawienia w ofercie. Jeżeli chodzi o klocki hamulcowe z tyłu, około 60% swojej grubości. Mamy także zabezpieczenie antykradzieżowe, jest tam dostępna specjalna przejściówka. Dzięki temu nikt nam nie tak łatwo tych alufelg nie ukradnie. No i szanowni Państwo, przejdźmy teraz pod mój dom i zobaczmy komplet alufelg letnich. Ten oto komplet alufelg letnich otrzymacie Państwo razem z tym samochodem. Opony Continentala, rozmiar oczywiście 205-55-16, opony z 2020 roku. Alufelgi są nigdzie nie zniszczone, nie podrapane, no ewentualnie przybrudzone, bo w tej chwili leżą na dworzu. Jeżeli chodzi o opony, mają one jeszcze około 60-70% bieżnika, więc tak naprawdę też jeszcze kilka sezonów na tych oponach przejeździcie, a że to opony markowe, więc nie musicie się stresować o przyczepność, o odpowiednie odprowadzanie wody, czyli o bezpieczeństwo. Więc to wszystko gratis. Tam z powrotem widzieliśmy alufelgi letnie i szanowni Państwo, to stanowi też o kompletności oferty. Dzisiaj nie są tanie opony, ogumienie też poszło do góry, więc fajnie, jeżeli mamy samochód przygotowany na każdy sezon, tym bardziej pięknie przygotowany, bo będzie i zimą się odpowiednio prezentował, tak jak teraz, no i latem na oryginalnych 16-calowych alufelgach, także z bardzo dobrymi oponami letnimi, więc to wszystko na pewno też stanowi ogromny plus. Zajrzyjmy teraz do bagażnika tego hatchbacka. Oczywiście klasa kompaktowa, bagażnik bardzo średni w swojej klasie. Golfy nigdy nie wykazywały się jakąś nadmierną przestrzenią w bagażniku, ale zawsze zaskakiwały funkcjonalnością tego bagażnika, no i może dzięki temu nikt na pojemność nie narzeka. A jeżeli chodzi o parametry, no to mamy 380 litrów, kiedy fotele są rozłożone, tak jak teraz. Dzielona jest tylna kanapa, możemy ją sobie podzielić, położyć, uzyskać płaską powierzchnię. Mamy także specjalną lukę do przewożenia długich przedmiotów, termotop dla uchwytów ISOFIX, żeby to wszystko było w komplecie. Maksymalna pojemność bagażnika, kiedy właśnie te fotele złożymy, 1270 litrów, wysokość bagażnika 578 mm, długość do oparcia tylnej kanapy 839 mm, długość ze złożoną tylną kanapą 1558 mm. Więc parametry średnie, tak jak mówiłem, ale w używanym samochodzie nie liczy się tylko to, jaki jest duży bagażnik, ale jakie są tutaj parametry, jeżeli chodzi o użytkowanie, o zniszczenia. No
No i najpierw Wam oczywiście zbliżę fabryczność, czyli śruby. Nic tu nie było, Szanowni Państwo, odkręcane, kombinowane. Widzimy, że nie ma żadnych śladów tutaj jakichkolwiek ingerencji. Wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o ten próg załadowczy. On także nie jest tutaj, widzicie, nigdzie porysowany. Bardzo zadbany jest ten bagażnik, to trzeba powiedzieć. Półka zakrywająca, ona także bez uwag. Oczywiście bagażnik ma dodatkowe gniazdo zasilania, mamy oświetlenie. No i widzimy, że nie było tu przewożone nic, co mogłoby powierzchnię tego bagażnika naruszyć. Widzimy także welurowe dywaniki, bo w tej chwili mamy założone zimowe gumy, ale tutaj pod spodem też widzimy tylko jakieś tam drobne ślady eksploatacji, ale żadnych zniszczeń. Ważną zaletą tego egzemplarza jest to, co widzimy tutaj pod pokrywą, która także jest sztywna, twarda. Oczywiście ją można położyć niżej, wtedy powiększamy bagażnik, ale kiedy mamy tutaj pełnowymiarowe koło zapasowe, tego nie zrobimy. Ale pełnowymiarowe koło zapasowe jest dla wielu ludzi bardzo ważnym atutem. No i tutaj zestaw narzędziowy, koło pełnowymiarowe, zapasowe, więc chyba wydaje mi się, że dla niektórych to będzie ogromny plus. Ten plastik z tyłu także widzimy nie jest zniszczony. Drobne naprawdę ślady, ryski jakieś minimalne przy 10-letnim samochodzie, to w zasadzie nie powinno się o tym mówić. Ale chcę o tym powiedzieć, bo chcę, żebyście widzieli wszystko, tak jak mówię od samego początku. Zobaczcie, amortyzatory także są w porządku, one też nie są nigdzie porzewiałe, zarówno z jednej, jak i z drugiej strony. To wszystko też wskazuje nam na garażowanie tego samochodu, że nie ma tutaj żadnych naprawdę nigdzie, zobaczcie, nalotów, najmniejszej korozji. Tutaj w tych otworach też czasami zdarzała się ta korozja tworzyć, ale tu widzimy, no naprawdę bez uwag, więc tutaj pod tym względem miłe zaskoczenie. Idziemy dalej. Oczywiście czas na wnętrze Golfa. Nie będę mówił o jego wymiarach, nie będę wsiadał do środka, dlatego, Szanowni Państwo, wielokrotnie Golfa 7 generacji pokazywałem na różnych prezentacjach i tam sobie możecie w mojej historii zobaczyć, jak mówiłem o wymiarach, jak wsiadałem do auta, pokazywałem, ile jest miejsca i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj troszeczkę skrótowo, żeby nie przedłużać. No ale zobaczcie to wnętrze, jak właśnie charakteryzuje się wersja Highline. Inaczej niż te wszystkie materiałowe wersje, tutaj od razu widzimy tą podwyższoną jakość. Mamy przeszycia białą nicią, skórę, mamy w środku materiał, który jest także grubszy, mamy wygodniejsze tą tylną kanapę, bo ona jest nieco przedłużona. Mamy podłokietnik z cupholderami na kubeczki, także skórzany. Mamy lukę do przewożenia długich przedmiotów, ale także możemy w czasie jazdy coś stamtąd sobie wyciągnąć z tego bagażnika. Zobaczcie, ta skóra też oczywiście nie jest nigdzie zniszczona, nie ma żadnego najmniejszego przetarcia, nie ma także plam, ta tapicerka, tak jak mówiłem, tutaj prane nie było. Więc, moi drodzy, no trzeba okazywać szacunek. Tutaj delikatne, jakieś drobne plamki. Trzeba okazać szacunek dla właściciela tego samochodu. On był bardzo szczęśliwy, że no, przeszedł ten samochód moją weryfikację, selekcję, a musiał czekać na to dość długo, ale ja musiałem ten samochód dokładnie sprawdzić. Zobaczmy pod sufitówkę, oczywiście oświetlenie LED-owe w wersji Highline, tutaj także podświetlenia ambientowe. Z tyłu do niczego się tutaj przyczepić nie można. Mamy także kieszenie w fotelach tylnych, nie są te kieszenie powyciągane. Mamy oczywiście nadmuch dla pasażerów z tyłu. Tak jak mówiłem, dywany gumowe, korytka gumowe, zimowe. No ale zobaczmy sobie teraz próg. Tutaj nigdzie nie jest, zobaczcie, porysowany. Nie ma także obić od pasów. Uszczelka prezentuje się bardzo dobrze. Tapicerka drzwiowa. Tutaj mamy elementy piano black, aluminiową listwę, oświetlenie ambientowe pod tą listwą. Tutaj także skóra, pełne nagłośnienie, tak jak widzimy. Głośniki sopranowe, głośniki średniotonowe. Zobaczmy doły drzwi. Z bliska widzicie, żadnych uwag. Pełna oryginalność, fabryczność na łączeniach. Przy okazji też dziękuję za negatywne komentarze wszystkich tych, którzy mówią, że nie powinienem tak samochodów z bliska pokazywać, że robię z siebie pajaca, ale uwierzcie mi, że te komentarze pisze konkurencja i ja bardzo się z nich cieszę, dlatego że to tylko świadczy o tym, że moja praca jest naprawdę dobra. A przede wszystkim szanują to wszyscy ci, którzy przyjeżdżają do mnie na miejsce już kupować samochód, bo wtedy raczej widzę na ich twarzach uśmiech, radość i to się dla mnie bardzo liczy, szanowni moi. Zobaczcie, próg po tej stronie, jak miałem tego Golfa nie wziąć. No widzicie sami, pewnie właściciel tego samochodu ogląda ten film i jest zadowolony,
przedstawienia jego samochodu, że należy mu się godność i szacunek. Zobaczcie. Zaczyna padać zgodnie z zapowiedziami pogodowymi śnieg i deszcz, więc postaram się szybciutko tutaj to wnętrze Wam jeszcze bez żadnych nieścisłości pokazać. Mamy oczywiście tabliczkę, widzimy. Masaż w fotelu, fotele Ergo Active. Tutaj możemy sobie wysuwać to podłudzie. Bardzo wygodna sprawa. No i też normalny ślad eksploatacji na fotelu kierowca, ale zobaczcie, ta skóra nigdzie nie jest przedarta. No naturalne jakieś tam zagniecenie. Samochód nie jest nowy, ale bardzo zadbany nie jest ten fotel, też wysiedziany. Moi drodzy, więc to wszystko widzimy. Fotel pasażera, za chwilkę sobie zobaczymy z drugiej strony. Ale zobaczcie te elementy piano black w wersji Highline. No nie ma zniszczeń, display dotykowy, tu nie jest to najbogatsze radio, najbiedniejsze można powiedzieć, ale każdy wie, że w dzisiejszych czasach można sobie zmienić na radio z Androidem bardzo łatwo, około 800 zł na Allegro. Widziałem takie całe stacje multimedialne, jak ktoś będzie chciał, to może sobie tutaj wprowadzić multimedia najnowszej generacji do tego Golfa. Są specjalnie sygnowane te multimedia do Golfa 7 generacji, więc jeżeli ktoś jest multimedialny, no to po prostu będzie sobie mógł to zmienić. W tamtych czasach to tak wyglądało, jak to wygląda. Mamy kierownicę, która tak, szanowni Państwo, nie jest wytarta. Delikatne ślady na tej kierownicy, może bardziej więcej brudu niż otarć. Deska rozdzielcza nie była plakowana, widzimy, także jest naturalna, matowa, ale nie ma rys. Także te elementy piano black, o których mówiłem, bo chyba zapomniałem powiedzieć, też nie mają rys. One się dość łatwo rysują, więc tutaj pełen szacunek. No i zobaczmy tutaj na dole jeszcze pedały, nie są wyślizgane. Dywan, zobaczcie, jak pięknie wygląda. Nie jest nigdzie tutaj nic wygryzione. Na wszystko zwracajmy uwagę, wtedy będziemy bardziej zadowoleni. Idźmy od strony pasażera. Naturalne wygłuszenia tam z tyłu na błotnikach, takie styropianowe, piankowe, też powinny występować w Golfach. Nie można chyba bliżej pokazać auta, ale ja uważam, że same zdjęcia w Otomoto to jest za mało, dlatego od jakiegoś czasu robię te prezentacje. To, szanowni Państwo, pozwoliło mi, nie ukrywam, zwiększyć, podwoić wręcz sprzedaż samochodów. Ale na tym to polega, żeby jak się ma uczciwe samochody, piękne, to warto je pokazywać z bliska. Wy takich aut szukacie, ja takie mam, więc widzicie sami. Fotel kierowcy tutaj widzimy po stronie, tutaj boczku. Jest delikatnie zagnieciony, ale to jest tylko odgniecenie skóry, to jest naturalna rzecz. Ale szanowni Państwo, musicie mi wierzyć, że on tutaj elastyczności swojej nie stracił tak naprawdę. Więc jest wszystko w porządku, on trzyma bardzo dobrze na boki. No i co, moi drodzy, jeżeli chodzi o wnętrze tego Golfa, nie będziecie mieli naprawdę rozczarowań. Czysty, zadbany samochód. Aha, bardzo ważna jeszcze rzecz. Muszę Wam to pokazać, bo później jak będę siedział w środku, to już nie dam rady. Zobaczcie tutaj, co ma. Guzik. Widzicie, przy fotelu tutaj w słupku jest guzik, który dezaktywuje nam czujniki ruchu wewnątrz, bo samochód wyposażony jest w fabryczny autoalarm. W Polsce wtedy rzecz konieczna. Także przechodzimy dalej. Zajrzyjmy sobie pod maskę. Otwiera się ona za pomocą teleskopu. Moi drodzy, klasyka gatunku, silnik, który no w zasadzie już nie wymaga żadnych ocen, opinii, bo on przez szereg lat został już sprawdzony zarówno na zachodzie, jak i w Polsce, jak i na całym świecie. Jednostka 2 litry TDI Common Rail, tutaj o znaczeniu CRBC. Mamy tutaj do czynienia z silnikiem pancernym, który nie ma wrodzonych w żadnych wad, który potrafi wykonać nawet 1 000 000 km, jeżeli regularnie samochód serwisujemy. W zasadzie tutaj przebieg nie odgrywa większej roli, jak właśnie
właśnie to, jak będziemy dbali, eksploatowali samochód. Cichy silnik, dynamiczny, szanowni Państwo, w Golfie kompaktowym on ważny jest ponad 1300 kg, rozpędzimy go do ponad 210 km na godzinę, a 100 km uzyskamy z tą 6-stopniową manualną, precyzyjną skrzynią biegów po około 9 sekundach, więc parametry idealne. Nie będziemy nigdy zawali drogami. No ale co jest też ważne, no ekonomia, 2 litry TDI to również ekonomia, spalanie średnie na poziomie 6 litrów na 100 km. Możemy zejść na trasie niżej, nawet i poniżej 5 litrów. Czyli na zbiorniku paliwa 50 litrów wlejemy do Golfa, możemy zasięgi osiągać około 1000 km bez najmniejszych problemów. Eksploatacja nie jest tutaj trudna, bo samochód znany, dobrze już przewertowany przez mechaników, więc nikt nie będzie tutaj miał znaków zapytania, jeżeli nawet kiedykolwiek, cokolwiek będzie tutaj do wymiany. Rozrząd wymieniamy na około 200 tysięcy kilometrów. Tutaj ten rozrząd już wymieniony był. Jeżeli chodzi o olej z normą 507.00, 4,6 litra tutaj wchodzi. Koszt wymiany filtrowo-olejowej z oryginalnym volkswagenowskim olejem 0W30, szanowni Państwo, to w granicach u swojego mechanika 500 zł razem z wymianą, więc są to naprawdę niewielkie koszty. Koszt wymiany kompletnego rozrządu w silniku 2 litry TDI, kiedy mamy tutaj do czynienia z pompą normalną. Mamy dwa rodzaje pompy tutaj. Mamy taką pompę z elektryczną zasłonką, to jest w innych modelach, nie w tym, w tym mamy normalną pompę wody, więc tutaj, szanowni Państwo, pompa wody normalna, więc w granicach 1000 zł wymienimy kompletny rozrząd razem z mechanikiem, a kiedy mamy tą pompę elektryczną z dodatkową zasłoną, tak jak mówiłem, to wtedy 1500 zł, bo ta pompa jest po prostu droższa, ale też niektórzy mówią, że bardziej awaryjna, bo jeżeli już dochodzi jakiś elektryczny element w pompie wody, no to wtedy wiadomo, że może to się zepsuć. No ale tutaj tego problemu nie ma, bo tutaj naturalna, normalna, zwykła pompa. No i szanowni Państwo, jeżeli chodzi o serwis tego samochodu na bieżąco, absolutnie, co jest także ważne, co 10 tysięcy był wymieniany tutaj olej. Poprzedni serwis olejowy, zobaczcie, na 247 tysięcy był. No i ja, żeby zachować to 10-tysięczny cykl wymiany, no to oczywiście też wymieniłem olej na 258, czyli dosłownie teraz 278, następna wymiana maksymalnie za 20 tysięcy, ale tak jak mówiłem, zalecam co 10 tysięcy. Silnik bez zapoceń, bez wycieków, wymienione kompletne sprzęgło, dwumasa, sprzęgło w całość, turbina też sprawdzona, nie ma żadnych odchyłek od parametrów, jeżeli chodzi o wtryski. Wszystko tutaj naprawdę perfekt i dlatego tutaj z całym przekonaniem podpisuję się pod tym silnikiem i z tego powodu też uruchomimy ten motor, posłuchamy, jak pracuje. Też pod maską nie było nic tam myte, pracowane. Wsiadamy do wnętrza, odsunę się tylko deko. Fotel także ma regulację wysokości tutaj w części lędźwiowej, nie tylko wysuwane te lędźwie, ale także regulacja wysokości. Dwa oryginalne, szanowni Państwo, kluczyki, wsadzamy sobie kluczyk do stacyjki, no i zobaczcie też perfekcyjny stan akumulatora, od razu nam ten samochód uruchamia się bez żadnego czekania, że tak powiem, także pod tym względem też wszystko w porządku. Nie ma żadnych usterek od strony elektroniki, widzicie, żadne kontrolki się nie świecą, no ale dodatkowo możemy wejść jeszcze w system care i tutaj zobaczyć, że status samochodu, że tylko drzwi pokrywa tylna otwarta, nie ma żadnych usterek. Otwarta, bo jest otwarta po prostu. No i moi drodzy, widzimy silnik pracuje, 6-stopniowa manualna skrzynia biegów, ale zobaczcie, jak ona precyzyjnie tutaj współpracuje, bardzo dobrze działa ta skrzynia. Oczywiście czujniki parkowania z przodu, z tyłu, więc jak już jestem może we wnętrzu, to troszeczkę może o wyposażeniu, żeby już potem sobie nie zaprzątać tym głowy. Tak jak mówiłem, oświetlenie ambientowe w samochodzie tutaj mamy. Mamy także tempomat, szanowni Państwo, regulator prędkości światła w pełnym automacie, w dzień światła LED, po zmroku ksenony. Lusterka są także składane elektrycznie, widzimy fotochromatyczne lusterko wsteczne, alarm, tak jak widzieliście, mamy dodatkowy schowek, oczywiście słoneczka są także z podświetleniem, z lusterkiem, pełen pakiet poduszek powietrznych, widzimy parametry, tutaj sobie możemy też przestawiać, co chcemy zobaczyć na tym komputerze pokładowym, możemy sobie wejść także do audio, do statusu samochodu, do danych, tak jak byliśmy przed chwilą, więc bardzo prosta w obsłudze, jest tutaj wszystko, w Golfie jest bardzo proste w obsłudze. Klimatyzacja, szanowni Państwo, dwustrefowa, tutaj sobie regulujemy dla kierowcy, po drugiej stronie dla pasażera oddzielnie, możemy także korzystać z trybu w pełni automatycznego, oczywiście wciskając przycisk auto, ale możemy także manualnie sterować kierunkiem nadmuchu, siłą nadmuchu i tak jak chcecie. Po wejściu do setup mamy też możliwość
tutaj zmiany, tylko wejdźmy do tego setup, sobie też profilu klimatyzacji łagodny. W tej chwili mamy automatycznie zamykany obieg wewnętrzny, żeby nam się do środka nie przedostawały żadne niepotrzebne, że tak powiem, syfy z powietrza. Więc wyposażenie tutaj w porządku, jeżeli chodzi o multimedia, mamy wejście na płyty, wyjście AUX, oczywiście także możemy sobie wejść do ustawień jeszcze samochodu. No i tutaj personalizujemy funkcje, widzicie, mamy wszystko po polsku, możemy sobie wejść do asysty kierowcy, mamy system rozpoznawania zmęczenia kierowcy, system pre-crash, który nas zabezpiecza w czasie kolizji, mamy dostęp oczywiście do zmiany tu ustawień, jeżeli chodzi o parkowanie, o głośność tych czujników, oświetlenie, czyli asystent świateł, widzimy automatyczne światła mijania, kierunkowskazy komfortowe, oświetlenie wnętrza, oświetlenie ambiente, przestrzeni na drzwi, przestrzeni na nogi, coming home, leaving home, czyli będą światła się świecić przez czas 10 sekund, jeżeli wyjdziemy z samochodu. Oczywiście także elektrycznie domykana jest ta szyba, zarówno wszystkie szyby cztery są elektryczne i każde się domkną, jeżeli samochód zamkniemy, a któraś szyba będzie otwarta. Mamy także tutaj dodatkowo podgumowaną półeczkę, cup holdery na kubeczki, podłokietnik jest regulowany, no i w środku znajdziemy także głęboki schowek w tym podłokietniku. Tutaj jeszcze w fotelu, zobaczcie, pasażera znajdziemy też dodatkowy schowek, a sam schowek jest klimatyzowany, jest podświetlony. Więc wydaje mi się, że tutaj wyposażenia Wam brakować nie będzie. Jeżeli ktoś będzie chciał zainwestować w super multimedia, to zmieniamy sobie tutaj ten ekran na to, które, na ten, który sobie wybierzecie ewentualnie i będzie to wszystko funkcjonowało. Ale jeżeli komuś wystarczy normalny wyświetlacz, oryginalny, też kolorowy, no to jak najbardziej może przy tym zostać i wejście na płyty oczywiście także jest, także płyt swoich możecie sobie tutaj słuchać. Moi drodzy, więc przechodzimy dalej do właśnie słuchania tutaj, jak pracuje silnik. Idziemy na zewnątrz. Aha, wycieraczki są także z czujnikiem deszczu. Nie wiem, czy mówiłem. Praca równa, cicha, harmonijna. Czuć po tym motorze też dynamikę taką mocną. Naprawdę każde wciśnięcie gazu powoduje natychmiastową reakcję. Ale zaletą jest właśnie zmiana co 10 tysięcy oleju. To jest prawidłowe utrzymanie samochodu. Pielęgnacja prawdziwa. Tak powinno to być i dlatego też ten silnik tak pracuje. Co jest bardzo ważne jeszcze, że zdjąłem tą zewnętrzną pokrywę. Widzieliście, że silnik nie był myty, że jest naturalnie suchy, przybrudzony, ale suchy. Nie ma wycieków, zapoceń. To jest ważne, bo często też mówicie mi o tym, że jeździcie do handlarzy oglądać samochody, a silniki wymyte, że można tam sobie położyć talerz i z niego zjeść, z tego silnika, a potem po tygodniu, po dwóch okazuje się, że zalany macie polbruk tam, gdzie samochód stacjonował, bo okazuje się, że te wymycie tylko było po to, żeby przykryć wycieki i zapocenia. Tak często się, moi drodzy, zdarza. Ale kiedy widzimy naturalny brud na silniku, kurz, zabrudzenie, ale nie widzimy wycieków, zapoceń, sprawdzimy jeszcze sobie go od spodu oczywiście, no to wtedy możecie mieć pewność, że ten samochód jest wolny od wad, od zapoceń, od wycieków. Więc przechodzimy dalej, pod tym względem na pewno wszystko jest w porządku, jeżeli chodzi o motor. No dobra, moi drodzy, przystępujemy do ruszenia, wrzucamy pierwszy bieg, popuszczę sprzęgło, ono bierze w idealnym miejscu, jest wymienione, więc tutaj do tego elementu nic, uwag żadnych mieć nie można. Więc popuszczamy sprzęgło, ono idealnie pracuje, bierze w odpowiednim miejscu, samochód rusza nam bez dodawania gazu, układ kierowniczy współpracuje, prostuje nam te koła z przodu tak, jak powinno być. No i oczywiście też sprawdzimy sobie tutaj poduszki.
pod silnikiem, sprawdzimy sobie jeszcze pod skrzynią biegów poduszki, więc będziemy ruszać bez dodawania gazu z biegu drugiego. Popuszczamy sprzęgło, widzimy, i samochód nam również płynnie rusza z biegu drugiego bez żadnego szarpnięcia. Test graniczny, czyli ruszymy z biegu trzeciego, widzimy, mamy bieg trzeci, również stoimy w miejscu, popuszczam, tylko sprzęgło, nie dodaję gazu. Szanowni Państwo, zobaczcie, także ślimaczo nam tutaj ten samochód płynnie rusza bez najmniejszego problemu, więc no, ten test zdany jak najbardziej. Średnica zawracania Golfa 7 generacji nieco ponad 10 metrów, więc no, jest to samochód bardzo dobry do manewrowania, zwrotny, no ale Golf to samochód kompaktowy, wpisujący się także i w miasto doskonale, więc nie może być tutaj inaczej. Czujniki parkowania z przodu, z tyłu pomagają nam oczywiście w tych manewrach, ale nawet i bez nich Golf ma bardzo dobrą widoczność, więc tak naprawdę nawet i bez czujników byśmy tutaj parkowali całkiem dobrze, bo widoczność na każdą stronę jest bardzo fajna. Golf 7 generacji ma z przodu kolumny McPhersona, z tyłu oczywiście wielowahacz, jeżeli mamy tutaj 2 litry TDI, słabsze silniki mają z tyłu belkę. Zawieszenie to jest bardzo dobre, pancerne. Dzięki temu też, że mamy wielowahacz, on bardzo dobrze trzyma się drogi podczas szybszych przejazdów po autostradzie, kiedy tutaj możemy te wyższe prędkości osiągać. Jeżeli chodzi o zawieszenie, bardzo tanie w utrzymaniu. Pancerne zawieszenie, platforma MQB Golf 7, czyli tak samo jak Seat Leon, Skoda Octavia trzeciej generacji. Są to zawieszenia już sprawdzone w Polsce, bardzo dobrze sprawdzone i dobrze oceniane, a przede wszystkim nigdy nie wymagają żadnych dużych nakładów finansowych, nawet jeżeli łączniki czy coś tam będzie na wahaczu, tuleje, będzie coś do wymiany, to wszystko jest tanie, szanowni Państwo, więc Golfa utrzymamy w ryzach ekonomicznie. No ale ten Golf ma bardzo dobry stan zawieszenia, będziemy na stacji diagnostycznej, diagnosta jeszcze to oczywiście nam potwierdzi, no ale możemy tutaj już pokazywać Wam, jadąc po tych dziurach, że nie dość, że nic nie trzeszczy wewnątrz, nie ma tutaj żadnych niepotrzebnych dźwięków, bardzo dobrze zmontowany, spasowany ten samochód. W wersji Highline te materiały jednak są dużo, dużo lepsze, więc możemy sobie tutaj szybko po tych kamieniach przejeżdżać i do wnętrza nie przedostają się żadne niechciane dźwięki. Hamujemy z wyższej prędkości, zobaczcie, jak ten samochód perfekcyjnie współpracuje, hamuje, nie ściąga, nie rzuca go na żadną ze stron, a przy hamowaniu nie słychać żadnych niepokojących także sygnałów. Więc jest to samochód bezpieczny, a przecież o to chodzi, żeby auto używane było jak najbardziej bezpieczne. Bezwypadkowość jest ogromnym atutem, no i oczywiście stan techniczny, utrzymanie także. Więc ten Golf to wszystko nam daje. I będziemy sobie mogli to, szanowni Państwo, zweryfikować, kiedy przyjedziecie do mnie na miejsce. Także dam Wam jeździć tym samochodem po dziurach, tak jak chcecie. Przetestujcie, testujcie ogólnie samochody, które chcecie kupować. Przetestujcie je na każdym biegu, w każdej sytuacji, bo przecież to są Wasze pieniądze, więc bądźcie pewni dobrego zakupu. Znajdujemy się na stacji diagnostycznej. Widzieliśmy bardzo dobry stan amortyzatorów, więc teraz pokażę Wam podwozie tego Golfa. Tłumik nie jest skorodowany, tak jak mówiłem, w rurach wydechowych nie ma żadnych nalotów. To też świadczy po prostu o dobrostanie jednostki napędowej. Tylne zawieszenie bez uwag, tutaj diagnosta nie miał żadnych. Nie ma zapoceń, jeżeli chodzi o amortyzatory. Nie są także opony pościnane od strony wewnętrznej, co też świadczy o dobrej geometrii pojazdu. Nie ma nalotów korozji, wszystkie osłony są także te na środku. Oczywiście te plamy, które widzicie, są tylko spowodowane tym, że jeździłem teraz po kałużach. Także się nie stresujcie. Progi, zobaczcie, nie są wgniecione zarówno po stronie kierowcy, i tutaj także opona, widzimy, nie jest nigdzie ścięta. No i po stronie pasażera także próg Wam pokażę. Też on nigdzie nie jest wgnieciony. Nie jest też skorodowany tłumik środkowy, rura
w całości nie jest skorodowana. Tutaj zaglądaliśmy także z diagnostą, jeżeli chodzi o jakiekolwiek wycieki od silnika czy zapocenia. Nic tutaj nie widać, wszystko jest sucho, ładnie. Plecionka tutaj także nie wykazuje zużycia, więc nie ma żadnych niepotrzebnych dźwięków z wydechu. Zawieszenie przednie także bez uwag, gumy na przegubach, łączniki stabilizatora, tuleje na wahaczach. Całe wahacze są oryginalne, także proste, nie są nigdzie obite, powgniatane. Widzimy także i stronę tutaj pasażera, jeżeli chodzi o przeguby, o drążki, o łączniki, też bez uwag. Także pokrywa pod silnikiem nigdzie nie jest zniszczona, połamana, nie wisi. Wszystko jest tutaj dobrze poskręcane, zmontowane. Także, moi drodzy, będziemy sobie mogli wszystko zweryfikować. Zobaczcie jeszcze oryginalne naklejki na tych elementach. Widzimy wszystko naprawdę tutaj. Wskazuje nam nie tylko na poprawność użytkowania, na garażowanie samochodu, ale przede wszystkim na to, że no, dbał ten właściciel ponad miarę o ten samochód, więc dlatego tutaj żadnych zniszczeń nie znajdziemy. No i oczywiście to wszystko będzie możliwe do zweryfikowania, jeżeli przyjedziecie do mnie, także będziemy mogli wjechać. Zobaczcie plastiki, te łezki tutaj też nie są nigdzie zniszczone. Będziemy sobie mogli wjechać na stację, no i razem wspólnie sprawdzić jeszcze, potwierdzić dobry stan podwozia. Czas na krótką przejażdżkę poza miastem Volkswagenem Golfem. Nie ma tutaj uwag co do stanu technicznego, więc i przyjemność jazdy jest na wysokim poziomie. Po prostu on tłumi nierówności wzdłużne, poprzeczne, bardzo dobrze trzyma się drogi, reaguje na polecenia kierowcy, silnik współpracuje ze skrzyniobiegów też doskonale, sprzęgło. Wszystkie parametry w tym samochodzie są na wysokim poziomie utrzymania, więc także i cisza w czasie jazdy, czy hamowanie, przyspieszanie. Wszystkie te elementy będą nam tutaj jednoznacznie potwierdzały dobry stan tego samochodu i przede wszystkim poprawne utrzymanie przez ten okres lat eksploatacji przez właściciela. Silnik 2 litry TDI to oczywiście duża moc, duży moment obrotowy, 340 Nm od 1750 obrotów, więc z każdego biegu ten samochód będzie nam przyspieszał, będzie nam dawał poczucie bezpieczeństwa. Zobaczcie, ja w tej chwili jestem na czwartym biegu, jedziemy około 60 km na godzinę, wciśnijmy gaz nieco mocniej i mocniej i zobaczcie, że ten samochód od razu nam tutaj zaczyna przyspieszać, rozpędzać się, nabierać prędkości. Dzięki temu będziemy właśnie czuć się bezpiecznie podczas wyprzedzania. I to na czwartym biegu momentalnie nabieramy prędkości, a przy hamowaniu nie ma żadnego bicia, żadnych też odstępstw od tego, żeby czuć się tutaj pewnie i bezpiecznie. Bieg piąty, szanowni Państwo, wszystkie biegi oczywiście wchodzą perfekcyjnie, nie ma też żadnych szumów ze skrzyni biegów, bardzo cicho się w ogóle tym samochodem jeździ, te fotele też także potęgują tutaj jeszcze taką wygodę, że czujemy się pewnie w zakrętach, nie przewiewa tutaj nam nic. Oczywiście instrumenty pokładowe w Golfie 7 generacji, wszystko jest na wierzchu, niczego szukać nie musimy, więc wszystkie parametry tutaj będziemy sobie mogli obserwować bez najmniejszego problemu. Pakiet zimowy w postaci podgrzewanych foteli, czy pakiet zimny start, mamy także oczywiście światła ksenonowe, to po zmroku nam pozwoli też mieć doskonałą widoczność, jeżeli mówimy o oświetleniu, także to oświetlenie ambientowe w nocy wygląda bardzo dobrze, więc ten Golf, w ogóle Golf z generacji na generację, to samochód, który jednak jest liderem w klasie kompaktowej, więc on musi pokazywać dobrostan, jeżeli jest w perfekcyjnym stanie. Zobaczmy sobie teraz, wrzucę sobie na bieg szósty, jedziemy 60 km na godzinę, mamy 1000 obrotów, ale nic tu nie telepie, nie trzepie. To znaczy właśnie, że mamy wymienione sprzęgło, dwumasę i te wszystkie właśnie rzeczy pokazują też, że poduszki pod silnikiem, pod skrzynią biegów, te sprzęgło, to wszystko jest w bardzo dobrym stanie. Turbina także, zobaczcie, kiedy wcisnę pedał gazu, nawet z tak małej prędkości, z tak małych obrotów, to ten samochód się będzie nam od razu rozpędzał bez najmniejszego problemu, a kiedy złapie swoje 1750 obrotów, będzie to czynił oczywiście z dużo większym animuszem.
Więc moi drodzy, jeżeli szukacie naprawdę sprawdzonego Golfa siódmej generacji, pewnego auta, samochodu z polskiego salonu, dla niektórych to jest też ogromna wartość, ale przede wszystkim auta bezwypadkowego, auta dobrze wyposażonego, o ładnym kolorze, funkcjonalnym samochodzie, no to na pewno nie będziecie tym samochodem rozczarowani i z całym przekonaniem wtedy mogę Was do siebie zaprosić, pokazać Wam jeszcze na miejscu ten samochód. Cały czas jedźmy na tym szóstym biegu, troszeczkę tutaj teraz droga jest taka fajniejsza, że można przyspieszyć, więc zobaczcie, jedziemy 60 km na godzinę, jeszcze raz Wam to chcę pokazać i wciśnijmy gaz nieco mocniej, nie od razu, ale nieco mocniej, poczekajmy, aż nam Golf złapie 1750 obrotów i zobaczymy, co się wtedy będzie działo. Wtedy ten samochód naprawdę zaczyna bardzo dobrze nam przyspieszać. 2,3 TDI, 150 koni, to jest taka moc, która na pewno zaspokoi oczekiwania wszystkich, którzy chcą bezpiecznie, przyjemnie podróżować samochodem. No ale nie możemy zapominać o niewielkim spalaniu tego samochodu wówczas, bo te spalanie na trasie naprawdę możemy utrzymać w około 5 litrów na 100 km. Zobaczcie, już te przyspieszenie nam tutaj wzrasta, ale oczywiście nie będziemy tutaj nie wiadomo jak szaleć. Więc samochód na wskroś sprawdzony, samochód bezpieczny, samochód będzie Wam dawał wszystko to, czego można oczekiwać po używanym aucie i nie zachwalam go tutaj specjalnie, tylko pokazuję Wam po prostu, że on to wszystko robi tak jak się należy i kiedy Wy wsiądziecie na naszą jazdę próbną, kiedy zobaczycie, poznacie ten samochód z bliska, to przekonacie się, że są jeszcze wartościowe, uczciwe, rzetelne i takie samochody, które od razu taką cząstkę pewności do tej kierownicy wkładają, do tego pedału przyspieszenia, do tego pedału hamulca, sprzęgła, że to wszystko stanowi taką jedną zgraną całość razem z kierowcą, a potem także razem z pasażerami, więc jeździmy bezpiecznie, jeździmy dobrymi samochodami, a wtedy po prostu będziemy naszą podróżą zawsze, z naszej podróży zawsze będziemy zadowoleni. Zapraszam do Auto27 po konkretnego Golfa siódmej generacji. Zapraszam teraz na bardzo ważny element mojej prezentacji, czyli pełne, dokładne, szczegółowe badanie powierzchni samochodu czujnikiem lakieru. Niektórzy mówią tylko, że samochody są bezwypadkowe, ale ja chcę to nie tylko powiedzieć, ale dokładnie pokazać.
samochód oczywiście zarejestrowany w Polsce, więc nie musicie się stresować żadnymi komplikacjami, po prostu bierzecie ode mnie dokumenty, dostajecie ode mnie fakturę, jesteście zwolnieni z podatku PC3 2%, czyli nic poza drobną płatnością w Wydziale Komunikacji za zmianę tablic ewentualnie rejestracyjnych, bądź jeżeli będziecie chcieli, możecie jeszcze to zrobić taniej, zostawiając te tablice rejestracyjne, które są w tej chwili na samochodzie. Samochód jest w pełni udokumentowany, szanowni państwo, pełna historia, oczywiście dostępna razem z autem, samochód z polskiego salonu, więc wszystko potwierdzone, udokumentowane, no i tutaj też ogromna zaleta tego egzemplarza. Karta pojazdu, dowód rejestracyjny, oczywiście instrukcja obsługi, wydruk z historii pojazdu, no mamy także ubezpieczenie. Samochód nie wymaga żadnych teraz wykupień czy przeglądów. Świeży ma także przegląd zrobiony techniczny przez jeszcze poprzedniego właściciela zaraz dzień przed zakupem moim, bo tak się z nim mówiłem, więc w grudniu był robiony przegląd techniczny tego samochodu. Także wszystko tutaj jeszcze z długą datą ważności. No i oczywiście tam widzimy, faktura jest za wymianę kompletnego sprzęgła, ale tutaj ten cały serwis to nie tylko kompletne sprzęgło, ale także zobaczcie tutaj dokładny zakres tych czynności. Będziemy sobie mogli tutaj zobaczyć o, i przeczytać, zobaczcie. Także Volkswagen Golf, widzimy numer rejestracyjny, numer nadwozia, przy przebiegu 258 770 km w grudniu 2022, no i tutaj widzimy, także został przegląd klimatyzacji przeze mnie wykonany, ponieważ powiem szczerze, że dopiero tą kartkę z przeglądem klimatyzacji właściciela zobaczyłem później i ją przyczepiłem, ale niepotrzebnie wykonałem też, no może potrzebnie, bo samochód naprawdę przygotowany jest w tej chwili do eksploatacji. Wymiana oleju, zobaczcie, filtr paliwa, pyłkowy, powietrza, diagnostyka komputerowa też była wykonana, zawieszenie było sprawdzone, przegląd działania instalacji pokładowych, instrumentów, kontrola nadwozia, kontrola rozrządu, więc następny przegląd jest zalecany 12.2023 albo przy przebiegu 278-770. No oczywiście, jeżeli ktoś będzie chciał maksymalne tutaj parametry przebiegów zrobić, no to maksymalnie co 2 lata ten przegląd, bądź co 30 tysięcy. Więc szanowni moi drodzy, wszystko tutaj jest udokumentowane, potwierdzone, także samochód na pewno nie będzie generował żadnych niespodzianek, bo jest to auto przejrzane. Więc zapraszam naprawdę po konkretnego Volkswagena Golfa. Wydaje mi się, że nie każdy może pochwalić się taką przejrzystością, transparentnością, jeżeli też chodzi o dokumenty, to, że możecie sobie wszystko samemu też sprawdzić. No i szanowni państwo, nie będę tu przedłużał, widzimy co jest, a to jeszcze wszystko oczywiście zobaczymy sobie w szczegółach na miejscu. Na sam koniec wam pokażę działanie czujników parkowania, bo to też często przyjeżdżacie do mnie i sprawdzacie, więc chcę, żebyście widzieli, że wszystko działa. Zobaczcie, linie się zbliżają do tyłu, więc ja tutaj sobie cofam swobodnie, no i kiedy już zbliżę się zbyt blisko do przeszkody z tyłu, to po prostu będzie ciągły dźwięk, czerwony pasek, no i oczywiście jedziemy do przodu, no i teraz tutaj z przodu też zbliżamy się do bramy, no i też już jesteśmy na granicy i tutaj już powinniśmy zaparkować, więc sygnalizacja jak najbardziej funkcjonuje i działa. Radio oczywiście wyposażone jest w RDS, ale także i radio tekst, czyli tutaj będziemy przez stację komunikaty widoczne, wysyłane, widzieli. Mamy wejście oczywiście na kartę pamięci, wyjście AUX, wejście na płytę CD, włączymy sobie jeszcze jakąś płytę, posłuchamy jeszcze jakości dźwięku, bo o tym też wcześniej zapomniałem, a nie może być bez tego testu prezentacji. Gelegenheit, 30-jährigen Tätigkeit des Ensembles Großbrust Chobranowska nimmt euch zu einer sentimentalen Reise nach Berlin, West-Berlin. Also halt euch fest! Stary zegarek, trzeba zarobić tych parę marek.
dzisiaj, szanowni państwo, nieco dłużej, bo przypomniałem sobie utwór zespołu Big Cyc, który bardzo lubię, więc no nie mogę się powstrzymać. Ale cała siła tego golfa też polega na odpowiedniej jakości dźwięku, przy maksymalnym rozkręceniu tutaj potencjometra, nic nie charczy, nie trzeszczy, pełne nagłośnienie, hi-fi, nagłośnienie premium tutaj, także pomimo tego, że radio nie jest tutaj najwyższego modelu, to jednak dźwięk, jakość dźwięku jest zachowana bardzo, bardzo dobrze i zdecydowanie każdy tutaj odnajdzie swoje odpowiednie natężenie dźwięku, a to wszystko jeszcze oczywiście można sobie tutaj zmienić, podkręcić jak kto lubi, czy bardziej do tyłu dać ten dźwięk, czy bardziej do przodu, więc naprawdę pod tym względem też będziecie zadowoleni.